No a teraz... Ha, no właśnie, mówiłem o tym. Mariusz Pudzianowski, a więc pięciokrotny mistrz świata strongman, który jest gościem specjalnym tej imprezy, chce pokazać, że wciąż potrafi dźwigać wielkie ciężary, mimo że jego trening zupełnie teraz odbiega od tego typowo siłowego. Przypomnijmy, to zawodnik jednej z czołowych federacji mieszanych sportów walki. A więc więcej kardio, mniej ciężarów, no ale chce utrzeć nosa młokosom. Pudzianowski i jego próba. Spójrzmy, jaki będzie rezultat. Ja teraz będę liczył skrupulatnie te sekundy. 12 z małym okładem do pobicia. Czy Pudzianowski będzie w stanie utrzymać więcej? Proszę spojrzeć na stabilizację pozycji Mariusza. Widać, że tam jeszcze w tych rękach drzemie moc. Mariusz Pudzianowski, to jest już 12, to jest już 13, to jest prawie 14 sekund, a więc wygrał tę konkurencję, mimo że jest gościem, że nie startuje w tej rywalizacji oficjalnie. 25 lat tradycji. Uchwyt Herkulesa to jest jedna z najbardziej klasycznych konkurencji w rywalizacji strongman, a z nami ten, który przez lata dostarczał nam wielu wzruszeń, emocji, Mariusz Pudzianowski. Dzisiaj w roli sędziego, obserwatora, głównej gwiazdy tej rywalizacji, ale Mariusz, jak się okazuje, stary lis cały czas potrafi popędzić tej młodzieży, jak to się mówi popularnie, kota. Dzisiaj wygrałeś tę konkurencję w cuglach. Tak, tak, zgadza się czasami, jak jestem na takich zawodach, jestem sędzią, to muszę przetestować ten sprzęt, skoro Pudzian może zrobić to, to my też możemy. No i dzisiaj akurat najlepszy czas był 12. Mówię, ciekawe, czy dam radę jeszcze tym młodym, temu młodemu narybkowi. No 13-14 sekund prawie trzymałem, więc o 2 sekundy lepiej. Ciężkie jest to naprawdę. Nie dźwigam już od 10 lat zawodowo tych ciężarów, ale jeszcze, jak to przysłowie mówi, w starym piecu ogień się tli. Tak, widać było, że cały czas jest ta kondycja twoja znakomita. Zresztą no, zupełnie inna specyfika sportu. Teraz musisz mieć bardzo dobre kardio w KSW, gdy rywalizujesz w klatce. Ja chciałem cię zapytać o samą specyfikę polskiego strongmana, bo on się bardzo mocno zmienił od tej strony gabarytów facetów rywalizujących. Ci faceci typu Eddie Hall, czy nawet Kieliszkowski z Polski, to są tacy dwumetrowcy teraz. Wiesz co, nie ma na to znaczenia akurat. W mojej epoce, w moim czasie, kiedy ja dźwigałem, po prostu takie warunki, takie gabaryty wystarczyły, żeby wygrywać. Gdyby wtedy tamte czasy wymagały czegoś innego, to bym się dostosował do tamtych czasów, więc po prostu nie gdybam, co by było gdyby. Tamte czasy były takie, że ja po prostu wygrywałem w cuglach i to mi wystarczyło. Po co było szukać dziury w całym? Dzisiaj już nie dźwigam i cieszę się, że młodym chłopakom, tym, którzy są tutaj, czy Mateuszowi Kieliszkowskiemu, idzie i robią te wyniki. Następcy muszą moi być i cieszę się dzięki temu. Przetarłeś szlak, a teraz rywalizacja tutaj w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski. Obserwowałeś trochę tych chłopaków, masz jakiegoś faworyta, może tutaj Polak jakiś wygra? Oczywiście, że chciałbym, żeby Polak wygrał, no ale zobaczymy, jest to sport, wszystko zdarzyć się może. Dopóki ciężary w grze, każdy może wygrać. Dziękujemy bardzo, Mariusz Pudzianowski. Mamy nadzieję, że jego prognoza, a więc zwycięstwo Polaka, stanie się faktem.